Hejka, hejka, witam się z Wami bardzo serdecznie. Jestem Marta, Krzysiu i Miki. I dzisiaj, zobaczcie, co tutaj jest przygotowane. Będziemy robić sesję świąteczną. Wygląda to tak i to jest nasz główny plac, bo z Mikołajem raczej więcej nie podziałamy. Stwierdziliśmy, że w domu będzie nam po prostu wygodniej. Także mam nadzieję, że efekty będą ładne. Mikołaj się teraz aktualnie karmi, żeby, wiecie, mieć dobry humor. Wyspał się, więc mam nadzieję, że jakieś parę zdjęć pykniemy i będą takie do albumu świątecznego co roku. Trzymajcie kciuki. Zabieramy się za to. Trochę jestem zestresowana, ale jednocześnie dumna, pięknie to przygotowałam. Sama siebie pochwalę. No, druga sceneria jest tutaj i zobaczymy, czy po prostu ona jest taka, jaka była. I tutaj sobie zrobimy z Krzysiem jakieś zdjęcie. Mam nadzieję, że się... Pierwsza stylizacja to są spodnie w kratę. Słuchajcie, my mamy białe bluzki, a Mikołaj ma w kratę koszulę. Tam, o, tutaj jest, ma czerwone spodenki. Drugie stylówki to są swetry, takie świąteczne. I Mikiemu dopasowałam taki sweter też gdzieś w tą samą miodełkę, tylko no niestety nie znalazłam identycznego, ale powinno być całkiem spoko. To jest niby na 68-46 miesięcy, mam nadzieję, że będzie dla niego ok, bo był wyprany i jeszcze, wiecie, nie przymierzałam. Natomiast trzymać kciuki, bo jeszcze w międzyczasie będę musiała przebrać małego, a to czasami nie jest łatwe, bo wtedy mój syn się denerwuje jak 150. No, lecimy! Słuchajcie, skończyliśmy. Nie było jak nagrywać w międzyczasie, bo powiem wam, że sesja z dzieckiem to jest szałpał, armagedon i po prostu sprint pełnej klasy. Ale się udało, chyba jakieś, nie wiem, kilka z nich na pewno będzie. Nawet coś się udało z psiuszami zrobić, więc mam nadzieję, że też wyjdzie. Mały aktualnie sobie siedzi i ogląda choinkę. Przebrałam go, bo strasznie ciepło się z tego wszystkiego zrobiło. Jeszcze muszę tylko ogarnąć, bo zaraz będziemy mieć gości. Ogarniam tak, że wszystko leży wszędzie. I to jest takie ciach, ciach, nie? Ciach. Dup. I czysto. Tu mam skarpetę, tu mam skarpetę. Tu je wrzucimy, ciach. No i gdzie sprzątasz tą zabawkę? Po prostu mi ją wpychasz. To nie jest sprzątanie, to jest wpychanie mi. Żebym ja posprzątała. Chodź, łobuzie. Chodź, łobuzie. Dobra, Mikołaj tam jest zajęty. Mam jakieś 10 minut, żeby posprzątać. Tutaj jeszcze wszędzie zabawki. Słuchajcie, tutaj kartoniki. Po tym skończony kalendarz adwentowy i tak dalej. Także dobrze, że jest ogarnięte, a stwierdziliśmy, że zostawiamy wszystko, co jest rozłożone na tą sesję świąteczną. Muszę zrobić włosy na nowo. Wszystko zostawiamy na tą świąteczną sesję, bo stwierdziliśmy, że zrobimy sobie wspólne zdjęcie wszyscy razem, jak już goście przyjadą. Także tutaj ogarniam i widzimy się za chwilę. Jestem wyczerpana, po prostu jestem wyczerpana. Ale Mikołaj próbuje złapać coś ciekawego. Co tam jest ciekawego, Mikiś? Co to jest? Taka ciekawa rzecz. To ci się podoba na tej choince, tak? Tak się podoba Mikołajowi. Tak, Alicja, dalej. Dalej sprzątasz tą jedną... O! Zabawkę, co? Dalej tą jedną zabawkę. Powiem wam, że zrobiliśmy tylko przy choince zdjęcia, nie robiliśmy nic więcej, bo po prostu nie było jak. Nie było czasu, bo przy dziecku to mamy dosłownie... Przepraszam, ciemno, ale muszę... Cię ogarniam wszystko. Przy dziecku to się ma dosłownie, ja nie wiem, 10 minut, żeby napstrykać tych zdjęć i wyłapać coś, co będzie spoko. To jest taka zabawka na jeden raz. I nie dlatego, że się znudzi, tylko dlatego, że po prostu dłużej nie wytrzyma. Niestety, tak to jest z tymi niektórymi zabawkami. Krzyś pojechał do sklepu. Ja tu jeszcze poustawiam te lampy. No, ogarnięty salon. Goście mogą przychodzić. Ja jestem perfekcyjna pani domu. Po prostu tak, mistrz. I dziecko zajęłam i po prostu wszystko jest... Elegancko. Prawda, Miki? Prawda, Miki. Podzielimy się z wami efektami sesji. Na Instagramie oczywiście też pojawią się jakieś zdjęcia. Część pójdzie do albumu rodzinnego, bo tak założyłam sobie, że co roku będziemy robić jakieś takie zdjęcia świąteczne, zdjęcie na Wigilii, żeby mieć taką pamiątkę i zobaczyć, jak się Mikołaj zmienia z roku na rok.
więc stwierdziłam, że to będzie fajny pomysł, no i dzisiaj żeśmy chcieli zacząć. Nie było szans jechać gdzieś, wiecie, na sesję do studia, bo tak jak mówię, no fotograf ma dla nas ileś tam czasu. Ja nie wiem, jakie ludzie mają dzieci, że dają radę po prostu, wiecie, jechać na sesję, zrobić te zdjęcia i to dziecko jeszcze czasami jest uśmiechnięte, no nie? Mikołaj by miał cały czas grymas na twarzy, bo jego rozśmieszyć to jest naprawdę ciężko w takich sytuacjach, gdy się dużo dzieje dookoła. No nie wiem, ja wiem, że są różne dzieci i wydaje mi się, że po prostu ktoś ma takie bardziej elastyczne pod tym względem dziecko, że się po prostu jest zaciekawione, a Mikołaj jest bardziej zdenerwowany niż zaciekawiony, więc w domu przynajmniej wiedział, co jest, ale jak zobaczył, kurczę, muszę go wziąć, bo całą choinką mi macha, bo chyba dość nieźle chwyta. A nie, wszystko jest dobrze. Dobra, ja odpalam piosenki świąteczne. Zaraz Krzysiu przyjedzie i zgłosimy się trochę później, bo teraz rodzinny czas. Mamy godzinę w pół do dziesiątą. Goście pojechali, ale to już dawno, bo już zdążyliśmy wykąpać Mikołaja. Mikołaj już zasnął i właśnie się obudził. Okej, okay, kryzys zażegnany. Dobrze, jest ta kamera, bo po prostu bez tej kamery to, wiecie, rozbudziłby mi się totalnie. A tak jak jest ta kamera, to jak on tak zacznie kwękać, gdzieś tam rozpłacze się przez sen, to od razu to widzę, słyszę i lecę, reaguję i kryzys zażegnany. A tak to przypuszczam, zanim bym usłyszała, że on płacze, to już by było po spaniu po prostu, więc kamera to cud nad Wisło, po prostu pokojowa nagroda Nobla dla tego, kto wymyślił nianie elektroniczne, naprawdę. Czy tam te kamerki, które mogą temu posłużyć. No, ja aktualnie jadę na mopie, żeby tutaj wszystko wysprzątać przed jutrem, żeby było gotowe, już ogarnęłam właściwie cały salon, powyłączałam już lampki, także u nas już noc, bo jutro czekamy dość intensywny dzień, więc nie chcę już sobie rano za głowy zawracać po prostu sprzątaniem, a nie cierpię wstawać, gdy mam totalnie nieposprzątane, wiecie, gdy kuchnia jest zawalona, wolę po prostu iść później spać. Jestem trochę zmęczona dzisiaj, bo pełen wrażeń dzień. Wolę iść trochę później spać, ale wstać ze świadomością, że zrobię kawę sobie i mleko dla Mikołaja w czystej kuchni. To mnie mega uspokaja i lepiej mi się po prostu śpi. To chyba już starość albo matkość, nie wiem. Ciężko mi jest powiedzieć. Ale jeszcze chciałam wam pokazać, bo nie było kiedy, a byliśmy w paczkomacie w międzyczasie, dzisiaj. I dotarły mi poszewki na poduszki i na te poduszki, które są tutaj w zestawie z tą naszą sofą, i po prostu je wzięłam i na taki czerwony welur obiłam. Zobaczcie, mega ładnie to wygląda, pokażę wam jutro za dnia, bo teraz już ciemno i dalej urok jest, natomiast o. Dzień dobry, witam się z wami totalnie, co te? Mamy rano i ja zaczynam, zabieram się za listę, ponieważ dzisiaj jadę do sklepu, muszę zrobić wszystkie zakupy, aż się boję, jadę sama. Chłopaki zostają w domu, bo nie będziemy ciągać Mikołaja w ogóle po sklepach, bo sądzę, że jest pewnie mnóstwo ludzi, bo to jest już taka końcówka, więc na pewno będzie obłożenie pełne. I nie chcę się przeciskać z tym wózkiem, jeszcze on się potem denerwuje. No, za dużo byłoby niefajnych rzeczy, więc jadę sama, ktoś tam na mnie zerka właśnie. Porobię sobie listy na warzywniak, na mięsny, bo pojadę w kilka miejsc. Jeszcze mam jechać w ogóle po prezenty, bo nie mam wszystkich. Więc jeszcze muszę załatwić prezenty, muszę załatwić reklamację, tą z Sinseya tego dresu. Ja wam go pokażę, jak tylko mi się wysuszy, bo powiedziałam, że tym razem na reklamację pójdę z ultra czystym, pachnącą rzeczą. Pokażę wam go trochę później, jak już mi się wysuszy. No i co, zabieram się za robienie listy, mąż zrobił mi kawkę. Sobie przygotowałam takie większe kartki, bo stwierdziłam, że na tych malutkich takich karteluszkach to po prostu będę tak przewijała, jakbym te mowę na mównicy mówiła, oni mają małe karteczki, tak przewijałam jedno z drugim, jedno za drugim. I tak stwierdziłam, że nie.
Ja pójdę do sklepu jak na pracę magisterską. Ja się już ogarnęłam, listę sobie zrobiłam, od razu sobie ją muszę wsadzić do torebki. Słuchajcie, mam dwustronna. Temat dresu, który pojawia się non-stop, taki czerwony dres, on był prany 2 razy, słuchajcie, i cały czas pytacie, skąd on był i tak dalej. I dzisiaj powiem wam, skąd on był i pokażę wam, jak wygląda po tych kilku dniach noszenia i po 2 praniach, bo dzisiaj wyjęłam go specjalnie 2 raz z pralki, bo go chcę zareklamować. Dlaczego? Już wam pokazuję. Tu mamy bluzę. Najbardziej przez was pożądaną i do tego są spodnie. Je się kupuje osobno. Obie rzeczy są z Sinseya. Spodnie mam w rozmiarze M, bluzę mam L-kę. I teraz zobaczcie, dres ma kolor przepiękny. Jak go dostałam, to byłam mega szczęśliwa, bo jest taki miś w środku, jest taki cieplutki i wszystko. Ale zobaczcie, jak on wygląda. To są 2 prania. Zobaczcie, jak wygląda między nogami. I tak między nogami to on wygląda już po pierwszym założeniu. Właśnie w ten sposób. Wszędzie jest jedna kulka. Cały się totalnie zmechacił. Wygląda to po prostu fatalnie. Aż wstyd gdziekolwiek w tym wyjść. Bo on wygląda, jakbym go, nie wiem, na ciuchach kupiła. Na szmatach dosłownie. I nie wiem, ile on miał prań za sobą, a tymczasem ma po prostu 2. Bluza jest nieco lepsza, natomiast tak samo też jest skulkowana. Tutaj zobaczcie rękawy, tutaj przód. Ja już się wstydzę w tym wyjść, bo na przykład miałam jechać do sklepu i tak dalej. I słuchajcie, w tym świetle takim sklepowym, dobrze miałam szalik, że się cała zasłoniłam i szybko chodziłam po sklepie, żeby nikt nie zobaczył, jak mam bardzo skulkowany ten dresior. Tragedy. Więc no, ściągacz ładnie, tutaj zobaczcie, tu na ściągaczu w ogóle nie widać śladów użytkowania. Natomiast na ściągaczu tu jest po prostu katastrofa. No i dzisiaj wydrukowałam sobie paragon. Słuchajcie, bo ja to zamawiałam online. I już wam mówię, ile to kosztowało, żeby nie było. O, bluza ze ściągaczami 39,99 i spodnie dresowe 49,99, czyli 50-90 zł za dres, który mamy właściwie jednorazowy, żeby wyglądał ładnie. Jak dla mnie za dużo, bo tak to on się mógł skulkować po na przykład, nie wiem, całym sezonie, nie? A nie po 2 praniach. Dam wam znać, bo dzisiaj za chwilę, jak wiecie, jadę do sklepu, muszę zrobić zakupy, w ogóle trzymajcie za mnie kciuki, bo aż jestem przerażona. Jeszcze napadało tyle śniegu, lód jest taki, że pojadę chyba 40 na godzinę. Natomiast wszystko chcę dzisiaj załatwić, resztę prezentów, bo potem chcę piec pierniczki i mnóstwo innych rzeczy. I chcę jeszcze dzisiaj podjechać do Sinseya, go zareklamować i zobaczymy, czy ta reklamacja po prostu przejdzie. To wam też dam znać, jak już stamtąd wyjdę i czy się uda, czy się nie uda. Ach! Tak, tu mamy głośno. No, zgłaszam się już chyba z samochodu. Ja już w samochodzie jadę. Trzymajcie kciuki, życzcie mi powodzenia. Ja też za was trzymam kciuki i życzę wam powodzenia, bo pewnie będzie tłum ludzi wszędzie. Ja nie lubię jeździć sama na zakupy, wolę jeździć z Krzysiem zdecydowanie. Natomiast to się wiąże z tym, że musielibyśmy wziąć Mikołaja, a to nie wchodziło w grę, bo raz, że jest zimno, kombinezony, rozbieranie, zapinanie, no po prostu bez sensu, tłum ludzi, jeszcze wiecie, chorzy, kaszlący i tak dalej, absolutnie nie było takiej opcji. Dzisiaj mam ostatni dzień, gdzie mogę jechać na te zakupy i to wszystko pozałatwiać, bo potem już się zaczyna chaos z garami, z gotowaniem i tym wszystkim, więc absolutnie nie będzie czasu na to, żeby jechać do sklepu. Mam nadzieję, że niczego nie zapomnę i mam nadzieję, że wszystko zapisałam. Jedziemy z tym koksem. Słuchajcie, warzywniak załatwiony, także pierwsza rzecz z głowy. Jedziemy dalej. Teraz jadę na CPN, bo wypadałoby się zatankować, więc sobie to załatwię. I później jadę po szyneczki wszystkie, potem jadę do Gemini, żeby sobie zwrócić tą reklamację i tak dalej. Potem ostatnie zakupy spożywcze. W Gemini jeszcze muszę załatwić parę prezentów, także... dobrze, że udało mi się większość załatwić tutaj z takich warzyw. Właściwie została mi tylko i wyłącznie pietruszka. Lista ratuje mi życie. Czekajcie, muszę sobie powykreślać z tej listy. Część już wykreśliłam. Imbiru nie kupiłam tutaj, ale okazało się, że jakaś torba leży w bagażniku jeszcze. I tam w środku jest imbir. Ostatnio kupowałam w Lidlu i zapomniałam go wypakować. No to mam imbir, mogę chyba wykreślić. Susz, susz też kupiłam. Krzysiu, będziesz zadowolony. Mój mąż nie cierpi suszu. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy u was się robi kompot z suszu, czy nie robicie tego. U mnie w domu zawsze się robiło, u Krzysia nie.
No i mamy taką trochę zwadę, bo mój mąż nie cierpi kompotu z suszu, a mi kompot z suszu zawsze kojarzy się z Wigilią, jako jedna potrawa. No i zawsze ten kompot z suszu mimo wszystko u nas musi być, pomimo tego, że co roku mój mąż, nie rób tego, fuję, tego nie lubię, coś tam, to zawsze muszę wepchnąć jedną szklankę jako wigilijną potrawę, bo to tak też u nas w domu się traktowało, że ten kompot z suszu to jest taka jedna wigilijna potrawa i generalnie wszystkie te rzeczy, które mam, jakieś suszone śliwki, których nie zużyłam, wszystko do tego wciepuję, jakimś kompotem zaleję i pycha. Ja lubię, chociaż potem zawsze są takie rewolucje żołądkowe, bo ten kompot suszu zawsze jakoś tak podkręca trawienie chyba. Dobra, jedziemy dalej, bo nie ma czasu. Mamy godzinę, która jest 12:49, więc 40 minut, no szuch. Będę o 6 w domu pewnie, a jeszcze dzisiaj chcę pierniczki robić, nie? Słuchajcie, tak się zrobiło, taka zamieć, że szok. Kierunek Gemini. Teraz tylko zaparkować. A nawet nie ma jakiejś, powiem wam, katastrofy, jeżeli chodzi o ilość samochodów. Spodziewałam się zdecydowanie gorszego tutaj wyniku, że po prostu nie będzie gdzie zaparkować absolutnie. Natomiast sobie mogę powybierać, tylko nic mi nie pasuje. Musi być szeroko. O, właśnie tam, centralnie przy wejściu. Proszę pana, dziękuję panu bardzo. Idealne miejsce mi pan zwolnił teraz. I to też po takim dużym samochodzie, więc na pewno wejdę. Taram! Fantastycznie. Po prostu się nie nachodzę, nie? Bez problemu, także wszystko jest załatwione. Dostałam zwrot jakby na kartę podarunkową. Można by było też zrobić reklamację, ale to było po prostu bez sensu, więc wolałam tak i do wykorzystania w sklepie stacjonarnym. Mam nadzieję, że mnie słychać. Idziemy dalej. Zahaczę może o chyba. Słuchajcie, masa osób mi mówiła o dinozaurze dla Dali, a ten dinozaur jest większy niż Dalia. Ale mega. Mega ładnie tu poubierane, zobaczcie. Kompot choinka. Ja już dotarłam do samochodu. Wszystko pozałatwiałam to, co chciałam w Gemini. Także plus. Jadę jeszcze na spożywkę, po mięso i wracam do moich chłopaków, bo już nie mogę doczekać. Powiem wam, że jestem wykończona, jestem na półmetku. A z dzieckiem to sobie nie wyobrażam. Że w ogóle sobie nie wyobrażam. Ale teraz w kinie Matrix jest w ogóle... Znaczy ma być od 22. Tak bardzo bym chciała sobie jakąś randkę z mężem zorganizować. I chyba coś trzeba by było pomyśleć nad jakąś randką, czasem tylko dla nas. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, jedziemy dalej, bo nie ma czasu. Mamy 15:11, czyli 3 godziny już jestem poza domem. Już dzwoniłam do chłopaków. Nie chcę dzwonić teraz, bo chyba Mikołaj pójdzie spać, więc nie chcę go gdzieś tam obudzić. O jeju, 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 jeju. Tęskni mi się. Dobra, proszę państwa, przystanek spożywczak. Jakie to jest emocjonujące. Jakbyście mieli mało swoich zakupów, to jeszcze będziecie łazić ze mną. Na moje. Nasypało śniegu. Zimno tak się zrobiło, że szok. Ludzi pełno. Wiecie, jak to jest? Się mówi, gdzie to tyle ludzi? Wszyscy poszaleli, nie? Mówi się to stojąc w korku między poszalałymi ludźmi i tak pomyślało 99% stojących w korku samochodów, no nie? Także wszyscy żeśmy poszaleli, no ale kiedyś zakupy zrobić trzeba, nie? Mi został jeszcze prezent dla Krzysia. O, dostałam płatkiem w łeb, także cichosza, tutaj nie mogę powiedzieć, co to będzie. Skończyłam, wróciłam, calutki dzień dzisiaj na zakupach. Normalnie wrócę i zrobię sobie drinka.
Bo jeszcze to muszę wypakować, zapakować do lodówki i jak sobie pomyślę, że to wszystko muszę ugotować, to po prostu idę spać, nie? Idę spać. A ja sobie jeszcze wymyśliłam dzisiaj, mówię, jak wyjeżdżałam z domu, mówię do Krzysia, jak wrócę, to jeszcze zrobię sobie pierniczki, żebyśmy już mieli te pierniczki, żebym do słoika powkładała. Mhm, jasne. Tak. Się głośno poklep po głowie w życiu. Po prostu... Przepraszam, ale jak ja lubię zakupy, tak dzisiaj nienawidzę zakupów. Żygam zakupami. Nie, nikt mnie z domu nie wyciągnie. Co najmniej do 2022 roku. Naprawdę, nie wychodzę, nie w życiu żadnego sklepu ja widzieć nie chcę. Jedzie Krzyś, jeżeli czegoś będziemy jeszcze potrzebować, chociaż kupiłam absolutnie wszystko, dzięki Bogu miałam listę, którą zrobiłam rano, bo bez tej listy to bym po prostu płakała. Usiadłabym między po prostu mąkami w tym sklepie i bym płakała rzewnymi łzami. Ludzie by pytali, co się stało, a ja powiem, że nie wiem, którą mąkę mam wybrać. No ale wiedziałam, więc wybrałam. Teraz jadę, jeszcze zostało mi mięso do kupienia. Mam nadzieję, że jeszcze będzie, bo mamy godzinę 17 i mam nadzieję, że się uda i jeszcze cokolwiek tam zostało w tych wszystkich lodówkach. Także jadę, nie zwlekając, nic nie nagrywałam w sklepie, bo ludzi pełno, mnie pełno, torby wszędzie, moje włosy to jest jeden kołtun. Ja tam, jak włożę tam grzebień, to go zgubię. Jadę. Dalej. Dotarłam do domu. Jestem w domu, jeszcze nic nie jest wyjęte. Zaraz Krzyś pójdzie maszerować tam z powrotem z zakupami. A ja już się zajmę moim synem. Nareszcie. I niech moc będzie z wami, jeżeli macie zamiar jeszcze jechać na sklepy. Kupiłam dinozaura. Zobaczymy, co zrobi Daleń. Daleń, zobacz. Co tu Daleniós? Daleń, ten dinozaur jest większy niż ty. Co ty teraz będziesz robił ja z takim dużym? Ale ci dinozaur urósł. To będzie twój dinozaur? Co ty zrobisz z tym dinozaurem? Co zrobisz? O, już widzę, że to jest jej dinozaur. Ty po prostu lubisz dinozaury, Daleniós. Taka jest prawda. Mogę się pobawić? Nie? To jest już twój dinozaur? To nie zniszcz. Wiesz, ona nigdy nie niszczy dinozaura, ona zawsze go tak delikatnie podgryza tylko. Słuchajcie, powoli rozpakowujemy zakupy. Niestety nie pokażę wam, bo mamy tutaj, jest tutaj sporo prezentów. I zobaczcie jeszcze jaki dynk w Sinseju. Aha, jakie słodkie breloczek. To nie wiem, czy komuś będę dorzucała do paczki, czy sobie sama do kluczy dołożę. Idziecie robić prezenty wszystkim i tak stwierdzacie, że w sumie to sobie zrobię na prezent, to sobie zrobię na prezent. Przyznacie, kto nie robi sobie czasami prezentu, gdy idzie, wiecie, na zakupy. Ja sobie robię czasami prezent i jest mi z tym dobrze. Czeka mnie pakowanie tego wszystkiego. Jeszcze dzisiaj w ogóle muszę spakować małego do małej walizki, bo jutro jedziemy na cały dzień i nas, wiecie, nie ma, więc będzie wesoło. Kiedy ja z tym wszystkim zdążę, nie mam bladego pojęcia, nie pytajcie mnie, bo nikt tego nie wie. Ale koniec marudzenia i jakoś dam radę. Za każdym razem, co roku się mówi, o nie zdążę, jak ja się z tym wyrobię i ostatecznie daję się radę. No ale każda z nas musi sobie trochę ponarzekać, nie oszukujmy się. Ja też czasami lubię tak powiedzieć, o matko, tyle roboty mam, tyle, a potem pokazać wszystkim, że tyle roboty miałam i z wszystkim sobie poradziłam. Więc no, to jest takie jakby dowartościowywanie się trochę, takie mam wrażenie. Przynajmniej u mnie tak to działa. No, czasami tak się robi, nie? Dobrze, idziemy kąpać małego, bo to już czas. I idziemy, jak zaśnie, to będziemy to rozpakowywać. Z Krzysiem powiedział, żebym to zostawiła i mi pomoże, bo sama utknę tutaj do Wielkanocy. Wali ba pa la pa, wali ba pa, wali ba pa la pa, ba 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 ba, wali ba pa la pa, wali ba pa, war 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 war.